Możliwe, że już wiedziałeś, że kciuk uniesiony w górę lub gest nazywany przez nas OK, w niektórych stronach świata mogą być bardzo obraźliwe, ale takich gestów jest znacznie więcej. Przekazywanie sobie sygnałów dłońmi jest powszechne, ale ograniczona gama możliwości sprawia, że coś, co u nas wydaje się całkowicie neutralne albo nawet pozytywne, może gdzieś indziej być wyrazem pogardy. Jeśli więc jedziesz gdzieś za granicę lub po prostu interesują cię takie niuanse kulturowe, koniecznie zobacz ten odcinek. Choć często traktujemy je jak coś uniwersalnego, gesty mogą mieć jednak zupełnie odmienne znaczenia w różnych kulturach. To prawda, że filmy popularyzują pewne kody, które stają się coraz bardziej czytelne, a przez to bezpieczniejsze na całym świecie, ale błędem byłoby traktować tego jako oczywistość. W tym materiale opowiem o kilkunastu gestach, które u nas wydawałyby się całkiem niewinne, a gdzieś indziej wpakowałyby nas w poważne tarapaty. Potraktuj to zatem jako przestrogę i zachętę do głębszego poznawania kultur, z którymi masz styczność. Przede wszystkim jednak miej świadomość, że to, co wydaje się oczywiste w Polsce, nie musi być takie w innej części świata. Powstrzymaj się więc od pokazywania omawianych gestów we wspomnianych krajach, a gdy ktoś pokaże je tobie, wiedz, że wcale nie jest OK. Zacznijmy zatem od wspomnianego gestu uniesionego kciuka. Dla nas to bardzo czytelny znak, że wszystko jest dobrze. Ale jest kilka krajów, w których oznacza on to samo, co u nas wystawiony środkowy palec, czyli delikatnie mówiąc, spadaj. W krajach arabskich, a zwłaszcza Iraku, Iranie i Afganistanie, to sposób na szybkie i dotkliwe obrażenie innej osoby. Chodzi tu o skojarzenia z penetracją analną. W tych miejscach kciuka lepiej nie wystawiaj. Swoją drogą, historię gestu wystawionego kciuka wywodzi się już od walk starożytnych gladiatorów, a dziś ma wiele znaczeń w różnych kulturach. Przygotowałem o nim kiedyś osobny materiał, jeśli jeszcze go nie widziałeś, link znajdziesz powyżej i w opisie tego filmu. Kolejnym gestem, który wydaje nam się bardzo pozytywny, jest OK. On też ma ciekawą historię i różne znaczenia. Tym razem, jeśli pojedziesz do Brazylii i spróbujesz kogoś nim pozdrowić, możesz narobić sobie poważnych kłopotów. Tutaj znaczy on praktycznie to samo, co wystawienie środkowego palca. Pomyśl tylko, jaka afera wybuchła, kiedy Nixon, jeszcze jako wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, przyleciał do Brazylii i już na lotnisku pozdrowił Brazylijczyków tym gestem w obu dłoniach. To zresztą nie jedyne miejsce, gdzie lepiej go unikać. W wielu krajach wokół Morza Śródziemnego, a także we Francji, może być on kojarzony z odbytem lub sygnałem, że traktujemy kogoś jak zero. W Turcji bardzo obraźliwa jest jego wersja odwrócona. Ważnym sygnałem będzie rzecz jasna odpowiednia mimika, ale i tak bezpiecznie go unikać. To jeszcze nie wszystkie odpowiedniki środkowego palca. Z pewnością znasz gest skrzyżowanych palców wskazującego i środkowego. U nas ma to niekiedy identyczne znaczenie z trzymaniem kciuków, czyli liczeniem na powodzenie, a czasem też skłamaniem. Jednak w Wietnamie to klarowny sposób, by kogoś poważnie obrazić. Podobno gest ten budzi skojarzenia z damskimi genitaliami. Niezależnie od pochodzenia, jeśli go zobaczysz w Wietnamie, oznacza, że nie jesteś mile widziany. Często wykorzystujemy też palce wskazujące i środkowe, by pokazać znak zwycięstwa lub pokoju, popularną wiktorię. Musisz jednak pamiętać, że duże znaczenie ma przy tym, czy pokazujesz go wnętrzem, czy wierzchem dłoni do drugiej osoby. W krajach anglosaskich, zwłaszcza Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Australii, wersja odwrócona wierzchem dłoni do obserwatora ma dokładnie to samo znaczenie, co wystawienie środkowego palca. Koniecznie tego unikaj. Zupełnie innym gestem jest tak zwana muca, czyli sposób, by poważnie kogoś obrazić w Grecji, na Bliskim Wschodzie i w północno-wschodniej Afryce. Jest to pokazanie komuś szeroko otwartej dłoni wnętrzem do obserwatora. Niekiedy dołącza się też drugą dłoń dla wzmocnienia. Podobno wywodzi się jeszcze z czasów bizantyńskich, kiedy istniał w tych częściach świata zwyczaj upokarzania skazańców przez smarowanie im twarzy brudem i nieczystościami. I do dziś rozpostarta dłoń skierowana w twarz drugiej osoby jest czytelnym gestem pogardy. Pamiętaj więc, że gdy będziesz chciał kogoś zatrzymać otwartą dłonią, miej palce złączone. Również w tych krajach jest to rozpoznawalny gest stop i nie jest już aż tak dotkliwy. Zapewne też kojarzysz tak zwany u nas znak figa. W zaciśniętej pięści wystawia się kciuk pod palcem wskazującym. Oznacza on mniej więcej nic z tego. Nie jest szczególnie przyjemny,
ale też dotkliwie nie rani. Inaczej jest jednak w Turcji, gdzie jest to kolejny odpowiednik wystawionego środkowego palca. Wzmacnia się go niekiedy poprzez zaginanie dłoni w nadgarstku z góry na dół albo potrząsanie, co ma dodatkowo zdenerwować w drugą stronę. Jeśli go zobaczysz, możesz być pewien, że nie zaprzyjaźnisz się z tą osobą. Kończąc z przykładami podobnymi do środkowego palca, należy jeszcze wspomnieć o nieco bardziej czytelnym w Polsce geście, czyli zagiętej ręce w łokciu z zaciśniętą pięścią. Włosi, Niemcy i Austriacy, uderzając się w zagięcie w łokciu, będą mocno sygnalizowali drugiej stronie, że uważają ją za idiotę. Przejdźmy jednak do łagodniejszych przykładów, na które również powinniśmy uważać. Niemcy, Belgowie, Włosi, ale też Tunezyjczycy mają w zwyczaju wysyłać sygnał, że coś ich nie obchodzi lub dosadniej, że mają to gdzieś, przez przejechanie wierzchem palców pod brodą w kierunku rozmówcy. Niekiedy podkreśla się to, wykonując gesty dwiema rękami. To też sposób, żeby komuś po prostu powiedzieć, żeby spadał. W krajach arabskich można też spotkać się z ciekawym gestem przesuwania palcami dłoni przed swoją twarzą, przez brodę, pod podbródek, gdzie palce łączą się. Oznacza to groźbę. Uważaj, już ja ci pokażę. Podobnie w wielu krajach możemy spotkać się z gestem wskazywania najpierw na swoje oczy, a później na drugą osobę, co w neutralnej wersji oznacza widzę lub obserwuję cię, ale z odpowiednią mimiką również będzie to bardziej ostrzeżenie. Uważaj, bo obserwuję cię. Skoro jesteśmy przy wskazywaniu na kogoś, warto wspomnieć też o gestach przywoływania. W Polsce stosujemy w tym celu wiele gestów i tylko gest klepania się po udzie będzie odebrany przez inne osoby źle, bo w ten sposób przywołujemy psy. Musisz jednak wiedzieć, że przywoływanie kogoś zaginaniem palca wskazującego może być mocno obraźliwe. U nas będzie to nieco karcące zachowanie, choć może mieć też swoją tajniacką wersję albo nawet seksualną, ale w Korei i na Filipinach będzie częściej kojarzone z przywoływaniem zwierząt, więc będzie obraźliwe dla ludzi. W ogóle gesty związane z przywoływaniem są ryzykowne i chcąc kogoś zachęcić, by do nas podszedł, lepiej używać słów. Na koniec zostawiłem gest, który wydawałby się całkiem neutralny, ale w pewnych miejscach zderza się z religijnymi przekonaniami. Mianowicie chodzi o gest klepania kogoś po czubku głowy. Będzie to bardzo źle odebrane w kulturze buddyjskiej. Rzecz jasna, my również nie zrobimy tak dorosłej osobie, ale już poklepanie główki dziecka możemy uznać za gest sympatii lub pochwały. Nie wolno jednak tak robić buddystom, dla których czubek głowy jest szczególnym dla ducha miejscem. Bardzo byś się naraził w ten sposób rodzicom dziecka, nawet jeśli miałbyś bardzo dobre intencje. Jeśli znasz jeszcze jakieś obraźliwe gesty, które dla nas są całkiem neutralne albo w ogóle ich nie znamy, koniecznie napisz w komentarzu. Będzie to bardzo wartościowe ostrzeżenie dla osób podróżujących w tę stronę. Świat gestów i zwyczajów z nimi związanych w różnych kulturach jest fascynujący. I to na pewno nie ostatni raz, gdy podejmujemy ten temat. To już czwarta odsłona serii Pułapki gestów, a w opisie filmu znajdziesz linki do pozostałych odcinków. Możesz też kliknąć w ten link, żeby zobaczyć całą playlistę. Gorąco polecam. Tymczasem ja już na tym kończę, a my tradycyjnie widzimy się w kolejnym filmie. Zatem pozdrawiam i trzymajcie klasę również w innych stronach świata. Cześć!